Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie Zdziechów. I w dzisiejszym odcinku będzie akcja kiszonka. No i do tej akcji wypożyczyłem tutaj kombajn taki do ciągnika, plus z ciągnikiem jeszcze przyjechał do mnie usługodawca. On dzisiaj nic nie będzie mówić, tylko będzie kosić. No i bez przedłużenia zabieram się za robotę, wsiadam do zetora. Dzisiaj będę zetorem odwozić wraz z moim rozrzutnikiem. Robiłem do niego tylko burty. Trochę zrobię miejsca, żebym miał jak przejechać. No i lecimy. Pole kukurydzy mam jedno, więc powinno w miarę szybko pójść. Poza odcinkiem tylko dokończyłem te sianokosy tutaj na tej łące. Dobra, chyba już tutaj wjedzie. O tak, tu się wykręca. Pałka nie ma tego. Coś nie idzie. Dobra, ruszyła. Kombajnista nie miał u siebie węży podłączonych i dlatego nie działało. Może od niego się oddalę, bo w razie jakby hamował, to żeby zdążyć się zatrzymać, a tylko wtedy trochę tutaj gorzej pasuje, na to powali przez siatkę. Ale trudno, później będę mógł już jeździć z boku, więc będzie to lepiej wyglądać. Dwie tony, więc nie jest źle. Chyba powinniśmy objechać to naokoło jednym rozrzutnikiem. Do niego się chyba mieści 9 ton. Ominie to drzewo? A on tędy. Nie, a tylko dojechał. Trochę po ziemniakach, ale trudno. I mam nadzieję, że Wam się akcja spodoba. Pewnie wziąłem tą drugą osobę jeszcze, żeby to lepiej wyglądało, bo jakbym miał się sam bawić, żeby to ogarnąć i z pracownikiem, to było ciężko, próbowałem. I on tak zjeżdżał zawsze, to nie wyglądało zbytnio fajnie. Zawsze gdzieś tam zjechał, omylił. Teraz już się zmieszczę obok. Tak, jeszcze przez tą burtę trochę daję. Jak te mody nie są jeszcze tak dobrze dopracowane, ale już widziałem, że już dużo częściej wychodzą te mody nowe. Więc myślę, że będą to się lepsze modyfikacje. Bo no, do końca chyba nie dojadę nawet. Będzie pełno. Albo tylko poprzeczniaka nie zmieszczę. Oj, wjechał do wody. Dobra, ja jadę się już wysypać, on niech to sobie wywinie.
No, z pełną dźwięki słychać w tym zatorku. Widać, że ma ciężko. Wypada cofać do tego silosu. Z dwuosiówką jakbym miał, to tam bym może się wykręcił też jakoś, jakbym musiał. Ale mam to na jednej osi, więc lepiej będzie mi cofać. Animacja wysypywania nie wygląda za dobrze, więc dam wam tutaj od przodu. Leci jakieś siwe, nie wiem dlaczego, ale trudno. Jakoś to trzeba wytrzymać jeszcze te mody. Ale ważne, że chociaż jakieś są, coś polskiego. Tak szybko jechałem i mi zostało. A dobra, później to jeszcze 60 rozgarnę, zepnę tura. Dobra, już się chyba zmieszczę tu. Dwa zatorki myślę, że pasują ze sobą bardzo dobrze. Jeden starszy, drugi trochę nowszy. Już na początku miał być do tej sieczkarni, no, usługodawca przyjechać Ursusem 16-14 chyba, ale później jednak zapiął ten mniejszy. On mieszka dość spory kawałek ode mnie. Gdzieś chyba na południu mapy, coś takiego, tego co mi mówił. Dobra, tutaj ominie słup, tak na centymetry. A, rurą zahaczył. Dobra, akurat na jednym okrążeniu będzie pełno.
Dźwięki zatorka są zarąbiste. W poprzednim odcinku mówiłem, że powinno mi tak sypnąć około 20 ton. Tak jak testowałem, no to przejechałem trochę, no i tam sypło ze 3 tony coś takiego, ale już widzę, że będzie więcej. Nawet 2 razy tyle może. Już mam 18 tysięcy litrów. I to jeszcze tego pola zostało. Tak z 30 parę będzie. Mieścimy się? Chyba nie. Może być ciężko. Później na koniec jeszcze te mijaki poprawi. Ja akurat znowu dojadę i wtedy pojadę się wysypać. Tutaj fajnie pole pasuje. Ono nie jest nawiezione, są chwasty, więc jakby tego nie było, bym pewnie dojechał w jedną stronę. Pojadę drugą stroną słupa, żeby się tutaj nie zakleszczyć. A już jest ból. Przełączanie ten pomatu nie działa tak jak w 19, że jak się wcisnęło 4, to by było tak jakby biegli w tym pomacie. Po 10 na godzinę 15 i max. To był chyba mod.
już powoli by trzeba było ugnieć trzonkę. Dobra, teraz wysypię na środek jeszcze i później ugniotę. Pane, już pojadę tylko na pole i zakończę odcinek, bo już tak 16 minut. W jednej akcji myślę, że tyle wystarczy. Trzy przyczepy przywiezione, więc paszy już będzie dla tych krów, więc mogę na spokojnie jeszcze tu dokupić kilka krów. Albo poczekać jeszcze, jak one się ocielą. Ale to trochę zajmie. Ten mieszek, bo nawet nie mają tych możliwości, żeby już były płodne, zanim się jeszcze ocielą. Dobra, także w tym odcineczku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć!